Dobry wieczór Państwu. Witam po raz 10, dziesiąty, jubieuszowy dziesiąty. jutro będzie Jubieuszowy 11 w moim aneksie kuchennym na konwiadowczej charakterystyce Terenu. Program jak zwykle. Dzisiaj powiem trochę o Ukrainie, ponieważ ostatnio zrobiły się na Ukrainie jakieś, z Ukrainą jakieś dziwne rzeczy i telewizja przynajmniej tam i streamowa wydziela sobie włosy z głowy jak to strasznie, że się już z Ukraińcami kłócimy że w ogóle dążymy do konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Zaraz do tego wrócę. Proszę Państwa, tylko jedna uwaga. Ja czasami nie mogę patrzeć w kamerę, bo obsługuję komputer, który jest z tyłu, bo muszę czasami zerknąć na to, co tam jest. I właśnie teraz sobie zerkam, zobaczyć, czy to jest. Idzie, dobrze. To idzie, to fajnie. E, to fajnie. Ale przede wszystkim dlatego chciałem powiedzieć Ukrainie, bo dostałem bardzo ciekawą korespondencję. Nie będę od kogoś przemyśla, nie będę wymieniał jego nazwiska, bo nie wiem, czy sobie życzy, ale przeczytam Państwu fragmenty. Szanowny Panie Pułkowniku, postanowiłem do Pana napisać, ponieważ oglądając Pana audycję o tronacjonalizmu ukraińskiego zauważyłem brak zrozumienia tutejszych stosunków z Ukrainą, a mianowicie. I Pan mi opisuje, rzeczywiście jest rodowitym mieszkańcem Przemyśla i o tym konflikcie, który jest po tej stronie granicy naszej i po tamtej stronie granicy. Klutego tego wszystkiego jest, że... E od, jest zatem jednoznaczna, co by mogło się wydać. Dlatego snucie domysłów, że stoi za tym wywiad rosyjski, obraża mnie jako patrioty i zapewnie po drugiej stronie granicy odczucia będą takie same. Proszę mi wiedzieć, że żyjemy tu trochę jak w Kosowie i naprawdę niewiele potrzeba do wybuchu niepokojów. My nie lubimy ich, a oni nas. I grunie ma z tym nic wspólnego. Koniec. Kropka. Ja by to zrozumieć, trzeba tu mieszkać. Yy, odpowiem temu panu. Yy, pan. Yy, pan. Panie Pawko, bo tak pan się podpisa, prawdopodobnie to jest pseudonim. Proszę pana, ja trochę wiem, jak wygląda przemyśl i jak wyglądają sprawy na, Podkarpia, na Podkarpaciu, ponieważ w wywiadzie miałem okazję współpracować bardzo ściśle z delegaturą UOP w Rzeszowie i znam stamtąd ludzi. Bardzo dobrze znałem i wiem, jakie tam są nastroje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ja nie uważam w odróżnieniu od wielu, że każdy, kto jest przeciwko Ukrainie, jest agentem Putina, o tym zaraz jeszcze powiem. Nie uważam również, że pan, pisząc to, jest pan agentem jakiegokolwiek SWR-u i pan mówi, że stoi za tym SWR, czy nie. Oczywiście, że nie. Nie za każdym i nie dosłownie, tylko że. Jest jedna rzecz i to chcę wyraźnie przekazać. Tego typu animozje i tego typu podziały międzyludzkie każdy wywiad wykorzystuje w jakiś sposób przez media, przez wprowadzanie własnych ludzi na przywództwo, przez finansowanie grup, z grup, które stoją w kontradykcji do siebie po prostu. Tak się zawsze dzieje i tak się będzie działo. Nie oznacza to, że wszyscy, zarówno po tamtej stronie Ukrainy, na Ukrainie po tamtej stronie granicy, jak i po tej stronie granicy są. W jakiś sposób związani ze służbami rosyjskimi. Nie, ja mówię po prostu, że Rosjanie to wykorzystują w sposób instrumentalny. Proszę zobaczyć, że to samo było, zauważmy, wróćmy do sytuacji, no powiedzmy, Niemców Sudeckich, czy do sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 30., z których naprawdę niewielu było współpracownikami Gestapo czy SD. Natomiast wykorzystywani byli w sposób dość, nasz do bólu wykorzystywani byli przez wywiad trzeciej Rzeszy. To jest normalne. Tak to się dzieje. W Polsce niestety istnieje coraz bardziej narracja i ta narracja jest nadrzucana. I ta narracja wygląda tak. Jesteś przeciwko Ukrainie? Putin otwiera szampana, bo to działa na rzecz Moskwy. Jesteś za Ukrainą? Putin otwiera szampana, bo to też działa na rzecz Moskwy. W ogóle cokolwiek nie powiesz, Putin otwiera szampana. Ja nie wiem, jak to wątroba u tego Putina. Ja wiem, że Rosjanie mają mocniejsze wątroby od innych, może nawet mają dwie, albo jakieś stalowe. Ale to nie oznacza, że wszystko, co się dzieje i każde wolne myślenie, każde niezależne myślenie jest po prostu na korzyść Moskwy. Tu w tym przypadku jest oczywiste, że skoro istnieje taki konflikt, i istnieje od roku 40 od lat 40 a jeszcze od przedwojny na tych terenach szczególnie po działalności UPA. Skoro w 45 roku Amerykanie również nie chcieli widzieć okrucieństw UPA i finansowali to, bo uważali, że w ten, że UPA pójdzie na Moskwę. I nie chcieli widzieć. I o, pisze, I o tym pisze Tim Weir, chyba on się nazywał, w książce, w książce CIA Historia z Popiołów. Ewidentnie, mimo tego, że Polacy, ich źródła donosiły niesamowitych zbrodniach przeciwko ludzkości, Amerykanie nie chcieli tego widzieć. I trudno, żeby wywiad rosyjski nie wykorzystywał tych antagonizmów, które istnieją. Ja się absolutnie zgadzam. Zresztą wrócę do pana wpisu, bo jest jedna bardzo ciekawa informacja, o której. Yy, nie wiedziałem, że aż tak to wygląda, muszę powiedzieć szczerze. Yy, I tak to właśnie jest z wywiadami i z Moskwą. Niestety, tak to i oni zawsze będą wykorzystywać wszelkie rzeczy. Tak samo jak będą wykorzystywać wszelkie ruchy pan słowiańskie, w których się po prostu, które ja uważam za narzucone jeszcze przez Cara i Rosjanie cały czas tą politykę kontynuują i będą kontynuować. I jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. Ja nie mam pretensji do Rosji. Powiem, to może Wam się wydawać dziwnie. Ja nie mam pretensji do Rosji. Ja mam do nich stosunek bardzo pragmatyczny. Na ich miejsce robiłbym to samo. Ja największą pretensję mam do Polaków, do Polski, że po pierwsze dają się na to nabrać, a po drugie nie usiłują od dwudziestu paru lat temu przeciwdziałać. Jeśli chodzi o Ukrainę, było od początku wiadomo, od rozpadu Związku Radzieckiego, że Ukraina jest praktycznie czymś w rodzaju NRD. Dla Rosji. Jest jakimś poligonem doświadczalnym. Wiele rzeczy przechodziło przez to, to słynnej JS Energy i tak dalej. Były zawsze mutacje ukraińskie Ukraińcy od początku istnieli. Ja powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Wasylij K., nie wymienię nazwiska, Wasilii K. był dyplomatą, był jednym z, pracował w rezydenturze KGB do końca Związku Radzieckiego. Jakupat Związek Radziecki nagle okazał się być pierwszym szefem SBU, już nie jako Wasili, ale jako Wasylka, bo okazało się, że jest Ukraińcem. Nic nie zmieniło w jego pracy, nie zmieniło obiekty. Chodził po nas, między innymi przychodził i do mnie, jak byłem w pewnym sensie na przykryciu, i usiłował mnie werbować. To był zresztą mój powód odejścia z wywiadu. Wtedy dlatego, że ja dostałem informację, że mam sobie radzić sam, a oficer w takiej sytuacji nie jest w stanie poradzić sobie sam, skoro nie stoi za nim instytucja. No ale cóż, przyszedłem do wywiadu, no i Wasyl K. okazał się być dość aktywnym członkiem rezydentury ukraińskiej, który nie nam pomaga, ale rozpracowuje nas, rozpracowuje nasze instytucje. Nie będę to opisywał całej kombinacji operacyjnej, którą zrobiliśmy, żeby po prostu zneutralizować jego wpływ i udała się ta kombinacja. To był początek lat 90. Później również mieliśmy tego typu rzeczy i ja o tym mówiłem. Jeszcze w roku 2009, 2010, 2011 notowaliśmy aktywność SBU przeciwko polskim pracówkom na Ukrainie. Między innymi niektóre sprawy z tymi prowokacjami kolejkowymi z biurami podróży, jak również z tak zwanymi ośrodkami polonijnymi, były na Ukrainie, były sterowane przez, przez SBU, które ściśle współpracowało z miejscowymi rezydentami SWR-u, czyli z Rosjanami. Ja pamiętam jeszcze sytuację z lat 90., kiedy zniknął nam jeden z dyrektorów świeżo powstałego SWR-u, zniknął nam na trochę, a potem się nagle okazało, że on został, jednym z pierwszych szefów SBU natychmiast, więc to jest taki transfer. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, żadna rewolucja, żaden Majdan nie oczyści tego, ponieważ Ukraińcy nie stworzyli nowych służb, tylko po prostu tam część wyrzucili, część przyjęli. Mniej więcej tak samo jak u nas po prostu pomalowali te ruiny, a w ogóle nawet ich nie balowali, SBU działa nadal. Tak to po prostu wygląda. Proszę zobaczyć, jak się gdzie się mieści Ambasada Ukrainy, czy nadal jest budynek rosyjski, o ile się orientuje walei Szucha. Były jakieś tam awantury przez chwilę, ale jakimś dziwnym trafem okazało się, że oni się potrafią na tym poziomie dogadać. Jeśli chodzi, jak byłem w Londynie, obserwowałem też zachowanie się ambasady i rezydentury ukraińskiej w stosunku do i, i Rosjan, i wychodziło na to, że Rosjanie i Ukraińcy są o wiele bliżej ze sobą niż na przykład Białorusini i e, Rosjanie na tym terenie. Weźmy również pod uwagę to, że rosyjski wywiad jest rosyjski, mianowicie, ile razy mówię o Ukrainie, ten kod przychodzi. Ja w ogóle nie wiem, co to jest, co z niego jest. To jest tego na to jakiś jest szpieg cholerny, ale niech sobie Więc. I tak to, proszę państwa, wygląda. Ja wiem, że tu wszyscy są szczegółów nazwisk, ale tego po prostu nie mogę powiedzieć, bo część tych spraw być może jest nadal jeszcze realizowana, o ile jest. Jeszcze raz powtórzę, ja nie mam pretensji do Rosji. Rosja, Rosja traktuje pragmatycznie jak przeciwnika po sportowemu, oni raz mnie, ja raz im, i tak dalej, i tak dalej. Wygra się 1 1, 10, 0, wszystko jedno, się przegra, wygra. Ja po prostu mam pretensje do Polaków, do polskich władz, że nie zwracają na to uwagi. Teraz jeśli chodzi o ten ostatni konflikt z Ukrainą. Bardzo dobrze, że polski rząd w końcu zaczął mówić twardym głosem, że dobrze, porozumienie porozumieniem, ale to nie może polegać na tym, że my wam wszystko rozumiemy, wy możecie na nas pluć, zabierać tam morły, wszystkie jakieś rzeczy, możecie robić co chcecie, prawda, żądać od nas jakichś pomników, banderowców ale sami nie potępicie własnych bandziorów. Ja rozumiem, że walczycie o tożsamość, ale na czym będziecie budować tożsamość? Będziecie budować tożsamość narodową na yy, banderze? Na UPA? To im trzeba w końcu powiedzieć. Ostatecznie Niemcy musieli również zbudować po II wojnie światowej swoją tożsamość narodową i dokładnie świadczy pilnował, że co mają ją budować na Adolfie Hitlerze? Prawdopodobnie budują, ale to już inna sprawa, potraktujmy to już raczej jako rzecz w tym momencie. Mamy w ten sposób? To przecież jest zupełnie inna, inna skala. Jeżeli mówimy o równości w stosunkach, to, to nie może to być, to równość w stosunkach oznacza, że obie strony są equal, prawda? Nie ma równości w jedną stronę. Tymczasem my nawstawiamy cały czas policzek, a oni nas walą, plują i tak ja dalej. obejrzałem na YouTubie wystąpienie banderowca, który zapowiada, że będzie lał Polaków tylko po to, że, tylko dlatego, że chodzą ze znakami AK w LWowie. No na, i że LWów będzie na pewno ukraiński a jeszcze przy okazji przemyśl i tak dalej. I tu wracamy do przemyśla. Proszę Państwa, pan mi pisze, ten pan Pawka, pisze mnie, pisze mi coś takiego. Hmm. Otóż na sanie w Przemyślu są piękne mosty. Wystarczy, że pewnego ran, ranka mieszkańcy idący do pracy zobaczyliby piękną, czerwono-czarną flagę i wojna gotowa. Zważając, że Ukraińcy wykupu wykupują wszystkie nieruchomości akurat na linii sanu, odpowiedź jest zatem jednoznacza. Co by mogło się wydarzyć? Tak, to jest dla mnie nowość. I rzeczywiście zacząłem trochę tam się zastanawiać, sprawdzać i okazało się, i okazało się, że i okazało się, że rzeczywiście Ukraińcy przez różne osoby i podstawione i sami po tamtej stronie granicy wykupują posiadłości. To Ukraińcy związani z banderą. Ktoś to musi finansować, no, czy z tym ruchem banderowym, nienawidzącym Polaków. Jest to rzecz niebezpieczna. Oczywiście Ukraińcy na terytorium swojego kraju mogą robić, co chcą, to jest ich sprawa. Natomiast naszym zadaniem naszego kontrwywiadu winno być monitorowanie tego i ewentualnie przeciwdziałanie, aby tego się nie stało, to się nie stało po naszej stronie granicy, bo jak wiemy u nas również mogą bogaci ludzie kupić różne. Różne przez podstawione osoby bądź posiadający karty stałego pobytu, kupić również równe posiadłości i warto zobaczyć gdzie. Miałem, proszę Państwa, taką sytuację w Wielkiej Brytanii, w której jak ktoś myśli, że jest własność prywatna, to nie wie, co to znaczy royal, czyli znaczy królestwo. Kiedy pewien rosyjski oligarka wykupił posiadłość koło GCHQ, dla tych, którzy nie znają angielskiego, to mówię po prostu, to jest takie NSA, czyli wywiad elektroniczny brytyjski. I była sytuacja, w której blisko kupił, Wykorzystano tam kwestię dzierżawy i odmówiono mu, no i w rezultacie zwrócono mu pieniądze i odmówiono mu tej transakcji. Ale to świadczy o tym, jak Anglicy traktują ochronę kontrwywiadowczą. U nas też warto przy granicznym pasie jednak zorientować się, kto jest po drugiej stronie, bądź kto, kto chce się osiedlić po tej stronie w gruncie rzeczy. Nie chodzi o kontrolowanie społeczeństwa, ale chodzi o zabezpieczenie kraju. Nie wiem, czy nasz kontrwywiad to robi, nie wiem, czy będzie robił. Jeżeli nie robi, to nie wiem dlaczego, czy że nie potrafi w co wątpie, czy że ktoś mu nie pozwala. Nie wiem. To jest pytanie, które należy zadać i należy to rzeczywiście sprawdzić, bo z punktu widzenia kontrwywiadowczego osiedlanie się po tej stronie, osiedlanie się przy brzegu, przy granicy Polski i wykupywanie terenów przez wrogie Polakom. Przez wrogie pola, przepraszam. Coś przycichło, proszę Państwa, bo ktoś mi mówi, że coś przycichło. Czy coś przycinało. No, przycinało. Czasami, proszę Państwa, przycina, ale to jest nie u mnie, a czasami jest połączenie. Nie u niektórych z Państwa może być, mogą być kłopoty z połączeniem. Zależy, gdzie to odbieracie. Dobra. I wracając do, wracając do rzeczy. To zupełnie tak, jakbyśmy w 39 roku, wiadomo, osiedlali się niemieccy dziwni osadnicy, również przy granicy z Polską, gdzie transportowano broń i rzeczy. I żadne państwo raczej, nie to, że nie pozwoliło, ale raczej monitorowałoby wrogie środowiska, które są przy przy Polsce, przy granicy ze swoim krajem, które się po prostu osiedlają. Nie zapominajmy również, że granica z Ukrainą, tak jak granica z Białorusią i Rosją, jest granicą Unii Europejskiej, i to też wymaga odpowiednich nakładów i odpowiedniej kontroli operacyjnej. Ja mówię w tej chwili o kontroli operacyjnej. Oczywiście nie mam zamiaru ingerować w jakąkolwiek suwerenność Ukrainy, bo to jest ich sprawa, kto tam gdzie kupuje i tak dalej, ale z punktu widzenia naszego państwa i naszego kontrwywiadu, wymaga to pewnego monitorowania. Tu wrócę jeszcze raz. I powiem, że dla mnie kontrwywiad jest służbą najważniejszą, łącz prowadzącą łącznie płytki wywiad, i ja pracując w kontrwywiadzie taki płytki wywiad bardzo często prowadziłem. O wiele bardziej skuteczniejszy niż wywiad normalny. No, faktem jest, że agencja wywiadu, czy wywiad, jeżeli jakikolwiek jest, też powinien się tego typu sprawami zainteresować. O ile oczywiście to prawda, ale trudno mi nie wierzyć mieszkańcowi przemyśla. Oczywiście, że te napięcia pomiędzy dwoma narodami będą. Dopóki sami Ukraińcy nie zrozumieją istoty tych napięć, a oni nie chcą tego zrozumieć. Tłumaczenie, jeszcze raz powiem, tłumaczenie, że się tworzy nową tożsamość, a to podwtórzył wczoraj swoją tożsamość narodową, świadczy o tym, że jest również niekorzystny dla Ukraińców. To wczoraj również powiedział chyba, bo mniej więcej w tym samym tonie, że Polacy toczą wojny na wszystkie fronty, a przede wszystkim rząd Polski teraz chce skonfliktować z Ukrainą, bo i z czego Putin się cieszy, to jest mniej więcej w skrócie coś takiego, oczywiście nie padły te słowa, ale to mniej więcej jest sens tych słów. Zarówno były minister spraw wewnętrznych Pan Sienkiewicz wczoraj, jak i dzisiaj goście wielu, goście wielu programów, w tym również faktów po faktach mówili mniej więcej to samo. I ja cały czas powtarzam, że to jest obraźliwe dla samych Ukraińców. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Ukraińcy muszą budować tożsamość narodową, to oznacza, że kwestionuje się ich pojęcie narodowości w tym momencie, prawda? No, nikt nie mówi, na czym Polacy budują swoją tożsamość narodową, bo Polska trwa tysiąc lat, ale jeżeli nagle pojawia się jakiś naród, pojawia się jakieś państwo i okazuje się, że w tym państwie zaczyna się mówić o tym, że trzeba mieć tożsamość narodową, to znaczy, że to państwo nie składa się z narodu, tylko ze zlepku ludzi, prawdopodobnie mocno zrusyfikowanych. I prawdopodobnie tak tam jest. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, te sprawy to nie chodzi o to, że tu pan z przemyśla, który napisał, czy jakiś powiedzmy wasyl, który jest banderowcem, jest agentem Putina. Nie, ale on jest finansowany, dostaje pieniądze, wzmacniane są jego wypowiedzi, również za pomocą najprawdopodobniej działań długofalowych, działań inspiracyjno-dezinformacyjnych robionych przez wywiad rosyjskich, w którym tym jest bardzo dobry. I oczywiście, że jest bardzo dobry. Jak widzicie Państwo, ja doceniam Rosjan. Ja ich nie przeceniam, nie, nie nie doceniam, ale doceniam ich i powiem szczerze, że, yy, nie, że po prostu trzeba ich tak, trzeba ich traktować normalnie. Normalnie, tak jak traktujemy wszystkich, to jest przeciwnik do pokonania. Udało mi się dwukrotnie, czy tam trzykrotnie ich pokonać. Suma summarum oni okazali się być lepsi, ponieważ to po ostatnich miesiącach mogę stwierdzić, że to oni wygrali, no ale to, to jest tylko traktujmy, potraktujmy to jako spor. I jeszcze raz powtórzę, do znudzenia będę powtarzał, ja nie mam pretensji do Rosji. To nie jest nienawiść nawet. Ja tak samo nie mam pretensji do Niemców, na ich miejscu wykorzystywałbym tę okazję, bo na tym polega wywiad i na tym polega polityka. Mam pretensje tylko i wyłącznie do Polaków, że na to pozwolili do prawie wszystkich rządów po roku 90. z tym, Włącznie. Dobrze, że ten rząd się w tej chwili obudził i zaczyna mówić wielkim głosem, ale obawiam się, że to znowu doprowadzi do konfliktu wewnątrz samego rządu, bo słyszę również głosy przeciwne. Jeszcze raz powiadam, nie można godzić się na wszystko, trzeba walczyć o swoje. Sprawa z nieruchomościami, może ktoś to przeczyta i może ktoś się zorientuje, że jednak warto chronić pas graniczny nie tylko z naszej strony, ale również z tamtej. Po to służy wywiad, czy też płytki kontrwywiad, czy też płytki wywiad prowadzony przez kontrwywiad, jeżeli o to chodzi. Dobrze, dajmy na razie spokój Ukrainie, ale teraz jeszcze jedna sprawa. W dzisiejszej kawie na ławie posłuchałem sobie dyskusji na temat kandydata na prezydenta Warszawy. Proszę wybaczyć, ale ja jestem Warszawiakiem z dziada Pradziada i muszę, musi być fragment o Warszawie. Musi być tu w tym momencie. Posłuchałem tej partyjnej dyskusji, w której uczestniczyły wszystkie opcje i zobaczyłem, że właściwie Warszawiacy się absolutnie nie liczą, nie liczą że ważny jest kandydat partyjny jakiś kto kogo i każdy mówi się, że każdy kandydat jest obiektywny i każdy jest bezpartyjny. Mnie się zresztą marzy, żeby prezydentem Warszawy został warszawiak, taki jak ja, z dziada pradziada, który zna miasta, czy w ogóle, który tu mieszka dość długo, a nie sześć lat, czy tam parę lat, bo zarządzanie Warszawą, zarządzanie Warszawą jest bardzo trudne. Ale mam tutaj pewną uwagę. Wszyscy, łącznie z ruchem z 15, walczymy z partyjnością. A wszyscy jednak w tą w tą partię się wpisują. Po co kandydat partyjny? To zastanawiam się, co by było oczywiście teoretycznie, gdyby jakaś grupa mieszkańców Warszawy, mieszkających tu, znalazła swojego kandydata spoza układów, spoza partii, swojego kandydata, też warszawiaka, zdającego miasto, i wypromowała go na prezydenta Warszawy. I co by było, gdyby wygrał? Co by zrobiły partii? Mnie na przykład przeraził PSL dzisiaj ponieważ y, przedstawiciel PSL-u stwierdził, że oni są w stanie 900 kandydatów do rad y, lokalnych i do y, lokalnych samorządów wystawić natychmiast, nawet w Warszawie. Nie ma problemu, żadna inna partia tego nie potrafi. No, więc właśnie, okazało się nagle, że wszyscy z PLSL są warszawiakami, a Warszawa, Warszawa jest rozumiem miastem rolniczym, prawda? Szczególnie centrum, szczególnie Mordor i nie tylko, jest to rzeczywiście miasto rolnicze i każdy rolnik w Warszawie będzie się czuł dobrze na prezydenta. No dobrze, może zaora parę rzeczy. I tak myślę, i tak myślę o samorządach, bo wszyscy państwo, wielu Państwu mówicie, jesteśmy zmienieni partiokracji. Ja już używam tego języka pana Kukiza. Jesteśmy zmęczeni. Partiokracją, prawda? Ale nie potrafimy z tego wyjść. Gdyby spróbować, gdyby chcieć rzeczywiście stworzyć prawdziwy ruch oddolny również na bazie samorządów i wywalić partiokrację. Znaleźć kogoś, sadzić, wypromować. Jest wielu ludzi na poziomie zwykłym, którzy się boją, bo którzy wiedzą dobrze, żeby coś zrobić, to muszą przyjść do jakiejś partii. Prawda? A w wyborach samorządowych najmniej chodzi o politykę, tylko chodzi o. Chodzi generalnie o własne podwórko, bo z własnych podwórek składa się nasz kraj. Oczywiście jest tutaj pewien, pewien margines władzy federalnej i on musi być, władzy państwowej i on musi być, ale głównie na tym poziomie, ale oczywiście na poziomie lokalnym najważniejsze jest nasze podwórko. Ja teraz powiem dość brutalnie. Przy zeszłych wyborach samorządowych poszedłem do takiej jednej pani, która była tam, ona z pisu głosowała do Namokotów i tam startowała, czy taki, jak i drugi, i ci państwo w tej tej zaczęli mówić mi o polityce zagranicznej, o jakichś rzeczach, o jakichś innych. Ja się pytałem, dobrze, proszę panią. Mnie naprawdę nie interesuje, co będzie Rada. Dzielnicy Mokotów myślała o naszej polityce wschodniej. Mnie to serdecznie wisi. Mnie interesuje, żeby nie było kup, na, kup piesków na trawnikach, żeby dzieci miały plac zabaw i żeby cholera jasna woda mi leciała z kranu, a nie jakaś gdojówka. No to pani powiedziała, że ja się chyba pomyliłem, bo to przecież nie są sprawy, bo to jest bardzo ważne wybory, bo to jest Warszawa. Więc jeśli tak będziemy myśleć, to zawsze partie wygrają. Proszę państwa, tak uważam. Oczywiście to, co mówię, jest trochę naiwne i zaraz tu Państwo będą wiedzieli, no bo go zaraz podkupią, bo jak to sprawdzić, można wszystko sprawdzić. Jest wielu ludzi, którzy naprawdę są zaangażowani, którzy są niszczeni, ponieważ nie chcą z różnymi partiami mieć do czynienia. Tłumaczenie przez nowoczesną, że pan Rabiej jest apolityczny, jest to, jest tam, to jest śmieszne, bo nowoczesna jest partią i każdy kandydat i a partia nie może wystawić kandydatury apolitycznej. To już jest śmieszne. Więc jeśli mamy głosować, to już głosujmy na. To, to jeśli mamy to zrobić, no to musimy my, ludzie muszą wystawić. To nie dotyczy tylko Warszawy, ale każdego większego i czy mniejszego ośrodka w Polsce. Żeby przerwać ten skostniały układ, a ja uważam, że. Warszawa jest najmniejszym problemem, bo ten skosniewy układ trwa i o zmiennych barwach przez lat 27 już i trwać jeszcze będzie, dopóki po prostu ludzie się nie zbiorą, nie powiedzą nie, nie będą na nich głosować, tylko zagłosują na swoich, na tych swoich kandydatów, którzy wiedzą o co chodzi. Ok. Dziękuję Państwu bardzo, przepraszam za zacinania, niedogodności i tak dalej. I zapraszam na jutro, na godzinę 20.30. Coś znajdziemy. Aha, i proszę naprawdę nie myśleć, że jeżeli ja mówię o sterowaniu jakimiś antagonizmami, to ja uważam, że wszędzie są agenci. Ja zawsze mówiłem, że agentów jest, nie musi być dużo. Po prostu bardzo ciekawe ktoś mi kiedyś powiedział: Follow money, trzeba iść za pieniędzmi, i wtedy dopiero zobaczymy, kto tak naprawdę za czymś stoi. No właśnie, Krzysztof Figurski mi napisał, a to ZSR miało coś wspólnego z rolnictwem? Chłopcy po prostu zrozumieli, żeby coś ugrać dla siebie, to muszą się zorganizować. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zresztą, poza chyba witosem, to wydaje mi się, że rolników już w partii politycznej chłopskiej nie ma. A nawiasem mówiąc Adolf Hitler, który nie był rolnikiem, też zaczynał od. Troszeczkę miał tak na samym początku swojej kariery, takich bardzo, 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 bardzo na najpoczątkowszym początku miał również do czynienia z ruchem ludowym. Dziękuję Państwu bardzo, dobranoc.